Jest 15 wrzesień, to drzewko z żółtymi owocami, to jest deren jadalny flava, odmiana żółto-owocowa. Te owoce, które wiszą, są jeszcze niedojrzałe, natomiast na ziemi leżą dojrzałe, w pełni dojrzałe. Drzewko zostało posadzone w 2018 roku w ogrodzie u mojej mamy, ale tam bardzo źle rosło, bardzo, tak jak i inne derenie żółtoowocowe, i zabrałam je do siebie. A wcześniej nie mogłam tego zrobić, bo nie było miejsca, nie było gdzie posadzić. Także w 2018 roku kupione zostało jako albo roczne, albo dwuletnie. Czyli 4 lata ma lub 5. I taką ilość owoców wydało. Pierwszy raz tak dużo. Czyli zbieramy. Nie jest tego duża ilość. Ten jest na przykład zepsuty. Powinnam wcześniej go zebrać. Lecz te są. No może ten nie za bardzo. Zobaczę w domu. Okej. Ogólnie pod drzewa dereniowe podkładamy jakieś firanki, agrowłókninę, coś, na co mogłyby owoce spadać i z czego byłoby je łatwo zbierać, gdyż z ziemi jest, z ziemi, z trawy, bo przecież trawy porastają wszędzie pod drzewami, a ziemia to tam, jak ktoś wypieli. To jest to problematyczne, strawy wybierać. Trzeba będzie umyć taką niewielką ilość to do jedzenia. Jak mamy już więcej, można robić jakieś przetwory. Marmolady, soki, syropy. Prawda? To samo, co i z innych wszelkich owoców. Taka niewielka ilość zebrana została, to co opadło, a reszta dojrzewa. Już są zawiązki widoczne owoców, które będą w przyszłym roku. To jest objawem. Te pąki. Z tego będą kwiaty, kwitły w marcu. O, proszę, z tego. A później będą owoce. Także ten krzaczek, to drzewko po przesadzeniu w końcu ruszyło ze wzrostem, czyli jest tu dużo lepsza ziemia. O, katastrofa. Słoneczniki połamało. Kolejne.